Jakbyś podsumował tegoroczny sezon? Tegoroczny sezon niestety nie mogę się za bardzo wypowiedzieć, ponieważ startowałem tylko na dwóch rundach, z czego na jednej wybuchł mi silnik, więc ukończyłem tylko praktycznie jeden wyścig i mam nadzieję, że dzisiaj ukończę drugi. Dlaczego wybuchł ci silnik? No, z bratem dosyć mocno podkręciliśmy tempo na rundzie w Radomiu i no nie było innej opcji, żeby ten silnik już po prostu nie wytrzymał. A jak oceniasz tego tutejszą konkurencję? Konkurencja jest naprawdę dobra. Widać tutaj takie sławy jak na przykład Daniel Blin czy inni zawodnicy też. Oni bardzo dobrze jeżdżą, tak jak Mateusz Hulewicz też w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Bardzo wysoki poziom w tegorocznych zawodach i tyle. A jakoś się przygotowywałeś specjalnie do tej ostatniej rundy? W piątek jeździliśmy tutaj, w piątek na tym torze, ale też jeździliśmy w Hiszpanii, trenowaliśmy w Hiszpanii z różnymi zawodnikami, ale też no, biegamy oczywiście, jeździmy na rowerach, przygotowujemy się kondycyjnie. A jak oceniasz ten tor? Tor, no, że tak powiem, to jest mój rodzinny tor, bo mieszkamy dosłownie 50 km stąd, jesteśmy tutaj bardzo często i naprawdę fenomenalny tor. No, asfalt troszeczkę zdradliwy, ale jednak dużo wspomnień i fajnych przygód. W przyszłym sezonie na razie kombinuję, żeby dostać się do R3 Cupu albo właśnie do Supersportów 300. Jeżeli to się uda, no to naprawdę będę zadowolony. Thank you.